Cześć, jest przed 7 rano, niedługo wschód słońca, idę nad rzekę robić zdjęcia z długą ekspozycją. Chodźcie ze mną. Jestem dosłownie kilkaset metrów od miejsca, gdzie mieszkam. Mimo że teoretycznie wygląda to, jakbym był gdzieś w dziczy. Ze mną jest bardzo ruchliwa droga, Bundesstraße, także jakby droga krajowa niemiecka. Jedzie auto za autem, dosłownie wszyscy jadą do pracy, ja na szczęście nie muszę. To co mnie zastanawia, to, że tutaj, gdzie widzicie, pokażę palcem trochę nieładnie, tutaj, gdzie jest ładne światło aktualnie, nie będzie wschodu słońca. Wschód słońca będzie mniej więcej w tych okolicach. Tak mi przynajmniej pokazuje Photopills. Photopills się nigdy nie myli. Dlatego właśnie wybrałem tą lokalizację. Mimo wszystko zignoruję chwilowe ładne warunki, ustawię się pod kątem tych zdjęć, które chcę wykonywać, czyli mniej więcej coś podobnego jak widzicie tutaj, z tym, że na nieco bardziej wąskim kącie i pionowy kadr. A to ładne, co się tutaj dzieje, za chwilkę z timelapsuję właśnie tym aparatem, do którego mówię, który jest na gimbalu. Będę jednak fotografował to, co fotografuję najczęściej i najchętniej. I znajomi, którzy mieli okazję ze mną fotografować albo być w terenie, wiedzą, że mam obsesję na punkcie kamieni, także jest, nie ukrywam, że jestem zadowolony. Po prostu uważam, że mocne zdjęcie potrzebuje dobrego pierwszego planu. Zdjęcie wyszło mniej więcej tak. Mój setup na dzisiaj jest dosyć prosty. Tak jak widzicie, aparat na statywie, to jest w sumie oczywiste. Obiektyw 18-105, aktualnie na 18 mm. No i filtry. Mam założony filtr polaryzacyjny, reverse, żeby przyciemnić tutaj właśnie horyzont. I lekki z miękką gradacją 3-stopniowy założony z dołu, dlatego że woda też jest dosyć jasna, wszystko się dosyć fajnie komponuje. Także biorę się dalej do robienia zdjęć. Teoretycznie jest jeszcze pół godziny do wschodu słońca, więc mój plan fotografowania tej wyspy może jeszcze wypali. Zobaczymy, zostańcie ze mną. Warunki zmieniają się bardzo szybko. Za chwilkę troszeczkę poeksperymentuję z kompozycją. I myślę, że przeniosę się w kolejne miejsce. Zostało jeszcze trochę czasu. Chcę wykorzystać te najlepsze światło. Po drugiej stronie, jakby za tą wyspą, jest jedno z moich ulubionych miejsc do fotografowania. Drzewa, które tworzą super refleksy na wodzie. Niestety wszystko wskazuje na to, że Photopills pierwszy raz mnie zawiodło. Nie wiem dlaczego tak naprawdę. Wydaje mi się, że może jest problem z GPS-em, jest źle skalibrowany. Do tej pory byłem z tej aplikacji bardzo, bardzo zadowolony. W sumie dalej jestem zadowolony, tylko zastanawiam się, co mogło pójść nie tak. Mam nadzieję, że trafiłem w ostrość. Widzicie, tak działa właśnie Photopills. Pokazuje mi dokładnie, gdzie jest słońce. I po tym, jak troszeczkę ponarzekałem na tą aplikację, nagle wszystko zaczęło się zgadzać. Także nie wiem, może jakaś zawieszka GPS-a czy coś takiego. Ciężko mi powiedzieć, grunt, że wszystko działa dobrze. No cieszy mnie to szczególnie ze względu na to, że jutro ruszam do Porto, do nowego miejsca, gdzie nie mam pojęcia, gdzie szukać słońca. Także będę mógł sobie podczas pierwszych spacerów rozplanować kolejne ujęcia, kolejne wycieczki. Już całkiem mocno jasno. Powoli zbijam ISO do normalnych wartości. Mam nadzieję, że nie będzie dużego ziarna w tych początkowych ujęciach. Przenoszę się na drugą miejscówę i będę robił fajne zdjęcia z refleksami. Zaraz wam pokażę.
krótki spacer. Jestem w nowej lokacji, dosłownie 5 minut od poprzedniego miejsca. Będę musiał troszeczkę pomajstrować przy filtrach, ale żeby mieć pewność, że wykorzystam te warunki, które są, najpierw zrobię szybkie zdjęcie z tym, co mam tutaj zapięte, bo przepraszam, wiele razy miałem tak, że przez to, że za bardzo kombinowałem, przegapiłem dobre światło, czy najlepsze światło. Tego najpierw jedno zdjęcie, takie dla pewności, refleksy są super, także będzie fajnie. Pierwsze zdjęcie szybko, tylko ustawię filtry. Okay, wychodzi tylko 6 sekund, zależy mi na dłuższej ekspozycji, także za chwilkę do tego zestawu filtrów, który mam, dołożę jeszcze ND6. Trochę zamieszałem w filtrach, dołożyłem ND6. Filtr z miękką gradacją 3-stopowy poszedł na górę, natomiast rewers zabrałem. Aktualne ustawienia to ISO 160, F8, 25 sekund, zaczynamy. Rzadko stosuję podział w kadrze pół na pół, ale akurat w tym miejscu i przy takich refleksach uważam, że działa zdecydowanie najlepiej. Zdjęcie jest najbardziej przyjemne dla oka w takiej sytuacji. Zdjęcia jak zawsze w tym miejscu wychodzą super, ale muszę powoli się zbierać, dlatego że mam niecałe 24 godziny do wyjazdu, jakieś 27 godzin do wylotu, a nawet nie zacząłem się pakować, nie mam jeszcze hotelu i tak dalej, także muszę się troszeczkę przygotować do wyjazdu, naładować baterię, wyczyścić cały sprzęt, jak zawsze przed każdym wylotem. Dzisiejszy odcinek powinien jeszcze się dzisiaj pokazać na kanale, czyli 22 października 2019. Od jutra będę w Porto. Relacje na bieżąco będą na moich Insta Stories, więc jeżeli Was to interesuje, link znajdziecie na dole w opisie tego filmu. Jeżeli dzisiejszy film się podobał, tradycyjnie proszę łapkę w górę, komentarz, jeżeli macie jakieś pytania, plus oczywiście zapraszam do subskrybowania. Niedługo kolejna porcja filmów. Myślę, że będzie dużo fajnych materiałów dla Was. Cześć!